Witajcie, witamy Was bardzo serdecznie na 15. edycji konferencji SQL Day. Po części też czujemy się osobami, które mają jakiś wkład w tą społeczność, bo jesteśmy też liderami Data Community, więc witajcie na naszym święcie corocznym. Spotykamy się we Wrocławiu 15 raz, więc tutaj już trochę czasu minęło. Mam nadzieję, że Wam się ta konferencja podoba. Mam nadzieję, że czegoś nowego się nauczyliście wczoraj, nauczycie się dzisiaj i też duża szansa, że jeszcze też jutro będą ciekawe sesje. Nasza sesja odnośnie nowości w zakresie bezpieczeństwa w SQL Server 2022. Sesja będzie podzielona na dwie części, bo tak jak widzicie jest dwóch prowadzących. Wraz z Tomkiem powiemy Wam o wielu ciekawych funkcjonalnościach, które się pojawiły. I mam nadzieję, że ta sesja zachęci Was do tego, abyście sprawdzili, czy może jednak warto by było skorzystać z nowszej wersji SQL Server. Wiem, że w niektórych organizacjach ten proces przebiega troszeczkę dłużej. Tutaj mam na myśli migrację do nowszych wersji, ale wydaje mi się, że po tej sesji będziecie pełni energii, aby sprawdzić te nowości, które się właśnie pojawiają. Jak będzie wyglądała nasza sesja? Krótkie wprowadzenie, kilka informacji o nas, a następnie przejdziemy do funkcjonalności SQL Ledger. Bardzo ciekawa funkcjonalność. A następnie ja będę mówił o uwierzytelnieniu w Azure Active Directory, czyli coś, co się nazywa Azure Active Directory Authentication. A następnie kilka jeszcze dodatkowych funkcjonalności, takich jak Tabular Data Stream w wersji 8 czy TLS w wersji 1.3. Będzie krótkie podsumowanie oraz oczywiście wszystkie materiały będą dla Was dostępne. My będziemy też dostępni, więc zapraszamy do zadawania pytań. Jeżeli będzie coś niejasnego, będziemy do końca konferencji, więc powinniście nas łatwo gdzieś tutaj znaleźć. Będziemy chętni, aby na te pytania odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o kilka słów o mnie, dla tych osób, które mnie... O, może tak będzie lepiej. Dla tych osób, które mnie nie znają, nazywam się Michał Sadowski. Na co dzień pracuję w Microsoft i pomagam klientom Microsoft, aby wykorzystać wszystkie funkcjonalności, które są dostępne. Bo jak płacicie za licencję, no to dobrze by było skorzystać z wszystkich tych funkcjonalności, które są tam dostępne. Prowadzę szkolenia, pomagam w tym, aby te funkcjonalności były wykorzystywane. Przed dołączeniem do Microsoft byłem odznaczony tytułem Microsoft MVP z kategorii platforma danych, data platform, a także co chciałem powiedzieć, to znaczy to, że platforma danych czy SQL Server jest bardzo bliski memu sercu. Obecnie bardziej jestem w kierunku azurowym, tak jak widzicie na certyfikatach, które są widoczne po prawej stronie na dole. Dużo bardziej skupiam się na rozwiązaniach chmurowych. Jestem dużym fanem certyfikacji. Swój pierwszy egzamin zdawałem w 2005 roku, więc to już tych kilka lat będzie. I Was też zachęcam do tego, abyście sprawdzili, czy może nie warto by było podejść do jakiegoś egzaminu. Jeżeli potrzebujecie jakiejś podpowiedzi, też jestem tutaj dostępny. 15 lat doświadczenia. Wraz z Tomkiem jestem liderem krakowskiej grupy Data Community. Zapraszamy na spotkania, nie tylko w Krakowie, też w innych miastach w Polsce te spotkania się odbywają. Jeżeli macie jakieś pomysły na sesję, też proszę dajcie znać, dajcie nam o tym znać, bo też potrzebujemy informacji zwrotnej od Was. Moje główne zainteresowania związane z migracjami do ostatnich wersji oraz, tak jak już prawdopodobnie zauważyliście, optymalizacja użycia infrastruktury czy użycia licencji, z których korzystacie, czy firma korzysta na co dzień. To by było krótkie wprowadzenie z mojej strony. Oddaję głos Tomkowi. Dziękuję bardzo. Ja postaram się też krótko. Tak jak wspomniał Michał, działamy wspólnie w Stowarzyszeniu Data Community, zarówno bardziej globalnie w zakresie ogólnopolskim, współpracując z pozostałymi liderami z pozostałych miast, jak i prowadzimy krakowski oddział. Nasz krakowski, w sensie nie tylko mój Michał, ale nasz krakowski, czyli wszystkich uczestników, którzy już od wielu lat na te spotkania co miesiąc przychodzą, więc jeżeli jesteście z Krakowa, ale jeszcze nie byliście na naszym spotkaniu, to podobnie jak Michał, zapraszam.
Poza spotkaniami zapraszam pod adres kursu sql.pl, pod którym znajdziecie szkolenia, które prowadzę. Szkolenia dotyczące platformy danych, ale te, które cieszą się pod tym adresem największą popularnością, to podstawowe i zaawansowane szkolenie dotyczące SQL-a. Tutaj przy okazji tej konferencji możecie też na stoisku zapoznać się z dedykowaną ofertą dla firm, z których tutaj przyjechaliście. Na co dzień pracuję w firmie TIDK, którą być może znacie, jeśli uczestniczyliście w tej konferencji już wcześniej, w poprzednich latach, to na pewno ta firma nie jest dla was nowa, nie tylko zresztą z tej konferencji. Firma TIDK zajmująca się zaawansowaną analityką, swoją siedzibę ma w Poznaniu, założona przez Łukasza Grale. W zespole 50-osobowym prowadzimy bardzo ciekawe projekty. Pracujemy na najnowszych technologiach. Jeśli zastanawiacie się nad jakąś zmianą w swojej karierze zawodowej, polecam rozważyć właśnie tą firmę. Jeśli chodzi o materiały z tej sesji, zarówno prezentację, którą widzicie, którą będziemy przedstawiać, jak i na nagrane demonstracje, które możecie sobie na spokojnie obejrzeć, czy też skrypty, które możecie powtórzyć, to wszystko znajdziecie pod adresem kursy.sql.pl SQL Day. Przejdźmy teraz do pierwszej z tych dwóch części, o których wspomniał Michał, czyli do Ledgera. To jest ta moja część, a pozostałe zagadnienia, cała masa pozostałych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, o nich opowie Michał. Ta moja część, jak widzicie, podzielona jest na kilka sekcji. Przejdę od razu do omówienia generalnie, czym jest Ledger. Czym jest Ledger? Może takie dwa pytania wprowadzające w tej sali. Ciężko dojrzeć was na sali, ale może tylko te dwa pytania może się uda. Kto z was używał Ledgera już do tej pory? Czy to w SQL-u 2022, czy w Azure? Albo niewiele osób podnosi ręce, albo to efekt tego światła, o którym wspomniałem. A kto używał we wcześniejszych wersjach niż 2022? Temporal Tables. Taki mechanizm jak Temporal Tables. O, dziękuję. Nie wiem dlaczego, czy to dlatego, że teraz jest więcej światła i widzę ręce, czy więcej osób, ale to pewnie też to, że więcej osób miało okazję korzystać właśnie z tej funkcjonalności. Dlaczego od tego zaczynam? Bo jeśli chodzi o sposób działania, przepraszam, może wprowadzająco, chciałbym pokazać, przedstawić, do czego użyć Ledgera, kiedy on się może przydać, kiedy się przydaje, jak go zacząć używać, czyli jakiego rodzaju składnia, czy musimy przygotować się na jakieś zmiany w naszym kodzie, czy nie. I właśnie chciałbym zademonstrować kilka takich, mam nadzieję, naszkicować kilka scenariuszy biznesowych, tak żebyście mogli sobie go umiejscowić i o nim zapamiętać. Jeśli będzie potrzeba użyć tego typu funkcjonalności, to żebyście mieli ją gotową w waszych technologiach, tak, zastosowaniach, czy mechanizmach, które znacie. Czyli, ale jeśli chodzi o to, jak jest zbudowany, to są tutaj pewne podobieństwa do Temporal Tables, do takiego mechanizmu, który już w SQL 2016 został zademonstrowany, zaprezentowany, dodany do produktu SQL Server, który pozwala na przechowywanie historii zmian, które się wydarzyły w tabelach, czyli wszystkie update'y, delete'y, wszystkie zmiany w zakresie danych są automatycznie, te poprzednie wersje wierszy, które zmieniliście i wiersze skasowane są automatycznie przenoszone w Temporal Tables do takiej tabeli na historię, której nazwą możecie sterować. No i ten mechanizm jest używany w wielu różnych sytuacjach, kiedy właśnie potrzebujecie takiej historii, audytu, czy też analizować, co uległo zmianie. Ten mechanizm nie ma wbudowanego jakiegoś procesu, który czyściłby starsze zmiany niż miesiąc, dwa, trzy, niż rok, a więc musieliśmy o to zatroszczyć się sami, wyłączyć ten mechanizm, wyczyścić dane z tej tabeli historycznej. Dodatkowo w Temporal Tables mieliśmy szereg zapytań, które ułatwiały analizę, jak dane wyglądały w tym punkcie w czasie. Tak? Ale nie o tym dzisiaj będziemy mówić. Dzisiaj będziemy mówić o różnicach głównie w zastosowaniu Temporal Table a Ledgera. Bo Ledger zbudowany jest na bardzo podobnym mechanizmie. Mamy też tabelę z historią, czyli po włączeniu tego mechanizmu Ledger na tabeli. Mamy dwa rodzaje tabel ledgerowych, ale skupmy się najpierw na tych chyba częściej używanych, czyli tabelach,
które możemy modyfikować. Taka tabela, którą możemy modyfikować, update table, ledger table, jest tworzona z opcją ledger i automatycznie tworzona jest tabela z historią, tak jak w temple table, tworzony jest mechanizm, który w tle będzie te dane przenosił. To, co różni ledger od temporal table, to to, że tutaj nie macie możliwości wyłączenia tego mechanizmu i skasowania danych z tej tabeli z historią. Czy nie ma możliwości, bo ten mechanizm ma gwarantować, że zebrane są wszystkie zmiany. Ma gwarantować to nie tylko w zakresie ograniczeń w transact SQL-u. Tutaj nie jesteście w stanie usunąć z tej tabeli z historią wierszy. Możecie je usunąć z tej podstawowej tabeli, bo te skasowane wiersze, czy jak coś zmienicie, to poprzednia postać wierszy trafi do tabeli z historią, ale z tej tabeli z historią ich nie usuniecie. Nawet jak skasujecie tabelę z historią, czy skasujecie waszą tabelę ledgerową, to i tak w bazie danych pozostanie taka tabela tylko ukryta, ja to pokażę w ramach demonstracji. A jeżeli ktoś wpadł na pomysł, czy zastanawiałby się, czy jest możliwość obejścia tych ograniczeń transact SQL-owych i usunięcia czegoś, manewrując, operując na pliku z danymi, to pozostają mechanizmy kryptograficzne oparte na bardzo podobnym mechanizmie jak blockchain, czyli okresowo zapisywanie takich digestów, podpisów, które zawierają hash wszystkich zmian w waszej bazie danych, we wszystkich tabelach ledgerowych. A więc na podstawie analizy tego łańcucha jesteście w stanie upewnić się, sprawdzić procedurą składowaną, czy zmiany nie zostały dokonane przez kogoś. Inaczej, czy te zmiany nie zostały poddane modyfikacjom i nie zgadzają się z tym, co jest zapisane w sumach kontrolnych w tych digestach. Więc mamy dodatkowe zabezpieczenie, nawet jeśli ktoś nie jest pewien tych ograniczeń, że składnia transakcji SQL nie pozwala na takie operacje. No i to wszystko, może wróćmy do tego zagadnienia, kiedy używać tego mechanizmu, to wszystko powoduje, że ledgera będziecie używać nie wtedy, kiedy interesuje was zbieranie historii modyfikacji dla wierszy po to, żeby porównać, jak się zmieniały atrybuty jakichś wierszy, już nie wynikając o jakieś przykłady tabel, czy to produkty, faktury i tak dalej, tylko właśnie w sytuacjach, kiedy wam zależy na potwierdzeniu, że nikt, nawet ktoś z wysokimi uprawnieniami, pełnymi uprawnieniami do bazy danych, nikt nie zmodyfikował takich wierszy. Że wszystkie zmiany, które dokonaliście wy, ewentualnie jakiś kontrahent, partner biznesowy, który ma dostęp do tych danych, że to są tylko te wasze zmiany. Tak? Że ten łańcuch zmian nie został przerwany czy naruszony, czyli możecie być pewni tych danych i wasi kontrahenci mogą być pewni tych danych. To wtedy będziemy używać ledgera, a sama implementacja, tak jak powiedziałem, jest bardzo zbliżona do temporal table, dlatego to, co będę pokazywał dla osób, które używały temporal table, będzie wydawać się bardzo znajome, a dla pozostałych nie będzie specjalnie skomplikowane, ale pamiętajcie, że dzięki temu wiecie, jak temporal table działa również. Jak najbardziej. Jeśli chodzi o wydajność najpierw, to tak jak to w SQL-u najwygodniej powiedzieć, to zależy, ale nie w ten sposób chciałem odpowiedzieć. Możemy sobie wyobrazić mechanizm, dla którego tworzymy tabelę, tak zwaną tabelę audytu i piszemy trigger, który przenosi te zmiany automatycznie do tej drugiej tabeli. I możemy założyć, że ten mechanizm będzie tak samo wydajny, czy oczywiście obciąży wydajność, tak? Bo musimy tę zmianę w przypadku kasowania wiersza, ona musi być odwzorowana w tej podstawowej tabeli, jeszcze zapisana w drugiej, więc nie ma siły, to musi być wolniejsze niż bez mechanizmu ledger. Ale to nie będzie wolniejsze na pewno, a prawdopodobnie będzie szybsze niż taki mechanizm, przy którym sami byśmy sobie to zapisali dzięki kompresji, użytej optymalizacji tego mechanizmu i tak dalej. Więc ma oczywiście jakiś wpływ na wydajność. To jak duży, to jeszcze zależy od tego, ile mamy kolumn w tej tabeli, jakie to będą modyfikacje, jakie to będą typy danych, tak? Ale to będzie szybsze niż mechanizm, który byśmy samodzielnie przygotowali. Poza tym, że on nie będzie takiego spełniał. To jeśli chodzi o wydajność. A druga część pytania, przepraszam, bo rozgadanie się. Rozmiar. No a to jeśli chodzi o rozmiar, to właśnie miałem wskazać, że to zależy od tego, jaka to będzie tabela, jakie to będą typy danych, bo to jest głównie, myśląc o rozmiarze, głównie to będzie ten obszar, który potrzebujemy do
zapisu tych danych historycznych. Zapisu tych danych historycznych, jeśli chodzi o informacje o transakcjach, bo tutaj będzie tego troszeczkę więcej, czy też inne dane będą zapisywane niż temporal table, to będą informacje o transakcjach, które zmodyfikowały, dokonały poszczególnych zmian. To nie będzie, to bardzo ogólne stwierdzenie, to nie będzie dużo danych i one nie będą stanowiły tutaj prawdopodobnie problemu. Głównie będziemy się koncentrować na tym, ile tych zmian w tej tabeli historycznej się znajduje, bo pamiętając, że tu nie możemy tego wyczyścić, tak? Tak jak w temporal table, że retencja pół roku, 6 miesięcy. Nie, tutaj tego nie usuniemy. Więc na to należy zwrócić uwagę. Dlatego też nie będziemy prawdopodobnie tego mechanizmu włączać do każdej tabeli w naszej bazie danych, bo to wydawałoby się, że nie ma sensu dla tych, na których nam zależy na tego typu. To jest dla nas wartość, informacja, że nikt tam tych danych nie zmienił. Jeszcze jakieś pytania na ten moment? No to przejdźmy dalej. Ja za chwilkę jeszcze te slajdy pokażę, nie tyle slajdy, co demonstrację krótko, ale jeśli chodzi o te dwa rodzaje tabel, to mamy do dyspozycji tabelę update table i append only. Update table to taka, do której możemy wstawiać dane, a później modyfikować, kasować, no tyle, że one będą automatycznie zapisywane. Tworząc taką tabelę używamy składni with i dodajemy system versioning on, dokładnie tak jak w temporal table, tylko tutaj jeszcze dodajemy ledger on. Jeśli chodzi o efekt, to w wyniku takiego polecenia zostaje utworzona nasza tabela. Zobaczcie, w tej tabeli nie musimy mieć tak jak w temporal table jakiś kolumn okresu, czyli informacji od kiedy do kiedy wiersz był aktualny, tam był odpowiedni typ danych, a więc składnia się upraszcza. Ona automatycznie tworzy tą tabelę z historią i tam nie posługujemy się informacją o czasie, a są tam automatycznie zapisywane identyfikatory transakcji, zaraz to pokażę. I dodatkowo tworzony jest widok ledgerowy, który pozwala z tej tabeli podstawowej, tą z tabelą z historią, odczytywać dane. Niewspierana jest operacja truncate, czyli nie możemy skasować zawartości. Jeśli chodzi o widok ledgerowy, ten, który stworzono automatycznie dla wszystkich tabel ledgerowych, ale tych update table modyfikowalnych, to w widoku ledgerowym znajdziecie informacje właśnie o historii jakby zmian, myśląc tutaj o informacjach takich jak identyfikator transakcji, identyfikator sekwencja tej operacji, jeżeli w ramach transakcji było wykonanych więcej operacji, to ten sam identyfikator transakcji, jak widzicie, ale kolejne wartości tej drugiej kolumnie, jaki to był typ operacji. I jeszcze trzeci obiekt, tylko że to jest obiekt na poziomie systemowy, na poziomie baz danych, a nie dla konkretnej tabeli ledgerowej. Ten widok pozwala wam sparować te identyfikatory transakcji, które wyciągacie z tego widoku per tabela, identyfikatory transakcji z informacją, kiedy ta operacja się wydarzyła i kto ją wykonał. Tak, czyli mamy dodatkowo informację, kto, jaki login jest odpowiedzialny za tą operację, za tą zmianę czy skasowanie wiersza. Dodatkowo hash zawierający informację o tych zmianach, które następnie może być zapisywany do tych lokalizacji, o których później powiem. To użycie tej weryfikacji tego digesta, czyli podpisu tych zmian, jest jakby opcjonalne i nie musimy z niego od razu korzystać, dlatego postawimy je na koniec, to w sytuacji, kiedy chcemy dodatkowo tak, zagwarantować sobie to bezpieczeństwo, dodatkowo użyjemy w tym celu zewnętrznej usługi Azure'owej, jednej z dwóch usług. Drugi rodzaj tabel to append only, czyli takie tabele, które jak już utworzycie, dodając ledger on append only, to już jak utworzycie, jak dodacie do nich jakieś dane, to tych danych nie zmienicie, nie zmodyfikujecie. No i tutaj wydawałoby się, że to jest ograniczenie albo właśnie główna cecha tego typu tabel i kiedy tego używać. Okazuje się, że jest całkiem sporo zastosowań, w których nie, już wiem, że moje miejsce jest tutaj, bo tam dalej słyszę głośniki. Właśnie w sytuacjach, kiedy zapisujemy dane do tabeli, ale przyjmujemy, że te dane nie powinny się zmieniać, nigdy się nie przydają. W sensie jakieś logi operacji, które są kluczowe w naszej aplikacji, tak? Kto wykonał jaką operację, czyli czy co zrobił, co zmienił. My nie przewidujemy, że tego typu log będzie update'owany. No i właśnie w tym celu możemy stosować tego typu tabele. To nie, że ograniczenia, to po prostu ograniczenia, które polega na tym, że możemy prześledzić, kto dokonał zmiany, jeśli ktoś dokonał. Nie, tutaj nie dokonacie tych zmian. A więc właściwie prostsze w użyciu, można powiedzieć, bo nie mamy żadnych dodatkowych obiektów stworzonych. Możemy też utworzyć bazę ledgerowe.
Baza ledgerowa to taka baza, która poza tym, że jest udekorowana tak ładnie w Management Studio, taką tarczą, zresztą zobaczcie, tabele ledgerowe też, czy to append only, czy update table będą dekorowane tą samą tarczą. Ta baza ledgerowa będzie zawierać tylko tabele ledgerowe. Proszę, jakieś pytanie się pojawiło? Nie, wydawało mi się. Tak? Tak. Tak jak w przypadku temporal table, wykonanie altera na tabeli, zmiana jej schematu powoduje automatyczną zmianę. Nie musimy martwić się o tą dodatkową tabelę. Tamta tabela będzie też zmodyfikowana i ten mechanizm, tak, gdzieś tam w tle pewnie jakiś trigger, który dokonuje tej zmiany, to wszystko będzie tak. Powiadając krótko, możemy dokonać zmiany. Możemy dodawać nowe kolumny, kasować kolumny. Z tym kasowaniem kolumn będzie tylko nieco ograniczone, czy nie tyle ograniczone, co ta informacja też będzie zapisana. Ale to jeszcze wrócę do tego, pokażę, jak ograniczone jest de facto kasowanie takiej tabeli. Czyli baza ledgerowa zawiera tylko tabele ledgerowe, czy to append only, czy update table. Domyślnie to są tabele update table, ale możemy też tworzyć ten drugi typ tabel, a gdybyśmy uparli się, próbowali się uprzeć i wskazać tu ledger off, to dostaniemy błąd. Tak? On powie nie, w bazie ledgerowej to tylko tworzysz tego typu tabele. Jeśli chodzi o użycie Azure'a, albo inaczej dostępność tej usługi w Azure, bo nie wspomniałem o tym wcześniej, że mówimy o tym w kontekście nowości w SQL-u 2022, ale tak naprawdę ten mechanizm jest dostępny dużo wcześniej niż najnowszy SQL Server. Otóż już około rok temu Ledger Tables zostały zaprezentowane w usłudze SQL Database, czyli właściwie to, co pokazuje, możecie dokładnie tak samo odtworzyć na bazie ledgerowej od roku, tak? Czy to nie jest aż taka nowość jak sam SQL Server 2022. Jak widać, nawet portal pozwala na łatwe wyklikanie, wskazanie, że ta baza ma być bazą, która tworzymy, ma być bazą ledgerową. Możemy też użyć automatycznego, podobnie jak dla od SQL 2022 on-premisowego SQL-a, tutaj też możecie wskazać, że te podpisy, digesty mają być automatycznie generowane i zapisywane w określonej lokalizacji. Ta określona lokalizacja to jedna z dwóch usług. Dwóch usług tylko w Azure. Dwóch usług możemy zapisywać, znaczy możemy zapisywać ten podpis manualnie, czy odczytywać go z procedury składowanej, ale wydaje się, że zastosowanie takiego podejścia jest mało biznesowo pożądane. Znacznie ciekawszym będzie to, że to będzie automatycznie przez system bazodanowy zapisywane w jakiejś lokalizacji, ten podpis. I to będzie ta lokalizacja, to będzie jedna z dwóch usług, albo specjalny kontener w Azure Blob Storage, albo usługa Azure Confidential Ledger, które ze swojej natury nie pozwalają na, ten kontener specjalny również, nie pozwalają na zmiany tego, co zostanie zapisane. Czyli możecie tam stawiać nowe pliki, ale nie możecie ich modyfikować. A więc nawet administrator z waszej bazy danych, nawet ktoś, kto ma dostęp do tych usług, nie może ich zmienić, tych danych tam zapisanych. I za pomocą tych automatycznie generowanych, przypominam, nie tylko wtedy, kiedy korzystamy z SQL Database, ale w przypadku SQL Server 2022, odpowiednich credentiali, takie digesty będą tam zapisywane. I możemy łatwo zweryfikować, czy na pewno ktoś po drodze tych danych nie zmienił. I jeśli chodzi o część związaną z slajdami, to tyle. To światło pozwala mniej więcej stwierdzić, ile pozostało mi czasu na demonstrację, ale dobra była jakaś taka podpowiedź. Przejdę do części demonstracyjnej. Pokażę wam, jak łatwo takie tabele tworzyć, jak nimi zarządzać. Wszystkie te slajdy, tak jak powiedziałem, jak i prezentacje, znaczy właściwie slajdy, prezentacja, jak i skrypty, które teraz pokazuję, są dostępne pod adresem, o którym mówiłem. Oczywiście są też, będą dostępne na stronie konferencji razem z poznanymi materiałami, więc nie będzie problemu z ich powtórzeniem, odtworzeniem. Ok, przechodzę do bazy, którą doskonale znacie, bazy AdventureWorks. To jest regularna tabela, regularna baza danych. A w niej tworzę tabelę nieregularną, bo to będzie tabela właśnie ledgerowa, tak? Ledger on. Używam takiej najprostszej składni. Ta tabela, zaraz wstawię do niej dane pochodzące z Human Resources Employee, z tabeli przykładowej, którą pewnie znacie. Wyróżniam ją w innym schemacie, tak? To moja tabela będzie DBO, no i ma ograniczoną liczbę kolumn. Jak sobie tak sprawdzimy tutaj w Object Explorerze listę tabel, to zobaczycie, że mamy tutaj tabelę employee rate,
I ta tabela zawiera na dole informacje o tabeli z historią. Zobaczcie, ta nazwa została wygenerowana, bo ja jej nie wskazałem w definicji create table, a więc to jest MSSQL Ledger History for i taki identyfikator. Możemy zmienić nazwę tej dodatkowej tabeli. Skasuję więc tabelę employee rate. Nie, to nie jest F5, to jest F5. Skasuję tabelę employee rate i utworzę ją jeszcze raz. Zwróćcie na to uwagę, że teoretycznie mogę skasować tabelę, tak? Czyli to jest jakieś obejście, wydawałoby się. Zamiast zmienić dane, skasuję tabelę, utworzę jeszcze raz, dokonam tam jeszcze raz zmian uwzględniających. To też jest zabezpieczone. Ta tabela tak naprawdę nie została skasowana, została ukryta pod zmienioną nazwą. Później to pokażę. Tworzę jeszcze raz tą tabelę, ale tym razem chcę, żeby ona się nazywała konkretnie, czytelnie, employee rate history. No i teraz tutaj na liście zobaczmy, jest nowa tabela z nową tabelą z historią. Z nową tabelą z historią. Mamy też widok, ale o nim za moment. Na początek wstawię do tej tabeli trochę danych. Polecenie jest minimalnie bardziej złożone po to, żeby tam znormalizować trochę te informacje, żeby ich było niewiele. Czyli dostaję takie 10 rekordów. 10 rekordów 10 pracowników. Oczywiście ta druga tabela z historią cały czas jest pusta, no bo nie dokonałem jeszcze żadnych zmian na tych danych. Od razu powiem, że w SysTable z widoku systemowym mamy uzupełnione tutaj informacje o atrybutach tabel o te zawierające informacje, czy to czasem nie jest tabela ledgerowa, jaki jest typ, jaki jest opis tego typu, jaki jest identyfikator widoku wygenerowanego dla tej tabeli ledgerowej i czy czasem to nie jest skasowana tabela ledgerowa, do tego zaraz wrócę. No dobra, i jeszcze jedno, czego tu nie widać było na liście wcześniej, na potrzeby tej tabeli, tak jak nie musimy martwić się jakiejś kolumny okresu, tak jak w temporal table, tworząc taką tabelę, tutaj automatycznie są generowane kolumny z prefiksem ledger i one zawierają właśnie identyfikatory transakcji. I one, jeśli wykonuje zapytanie set gwiazdka, domyślnie nie są wyświetlone. To było widać tutaj, widziałem tylko te tabele, kolumny, które ja zdefiniowałem, ale mogę dodać je w poleceniu i wtedy też je obejrzę, one są utworzone z atrybutem hidden domyślnie. Tak, czyli tutaj po prawej będę miał informacje o transakcjach, które wstawiły te wiersze. No i to widać, ja te wiersze wszystkie wstawiam w ramach jednej operacji, a więc identyfikator transakcji jest ten sam, 5759, identyfikator, czy kolejny numer w ramach tej transakcji, sekwencja to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 10. Wstawiam kolejne dwa wiersze, po to, żeby wam pokazać właśnie, że pojawi się kolejny identyfikator transakcji 5774 i tutaj 01. A teraz widok. Ja wskazywałem tam w SysTables jest informacja identyfikator obiektu tego widoku utworzonego. Ten widok tak naprawdę, tutaj możemy sobie dodatkowo obejrzeć wszystkie tabele i widoki, to zostawmy, to są takie informacje jakby katalogowe, dodatkowe, gdybyście z tym pracowali, mogą się przydać, ale pokażę wam ten widok, on się domyślnie nazywa nazwa tabeli podkreślenie ledger. I w tym widoku mamy informacje o identyfikatorach transakcji i dodatkowo o tym, jaki to był typ operacji. Na razie wykonywałem tylko inserty. Zresztą gdybym wykonał update'y, to tutaj w tym widoku ta operacja będzie odwzorowana jako delete insert. A to dlatego, że tak naprawdę ten widok, jak sobie podejrzymy jego definicję, to się okaże, że ona jest bardzo prosta. Tutaj będzie widać bardziej, że jest prosta, bo ten widok składa się z, to jest unia z trzech zapytań. Pierwsze odwołuje się do naszej podstawowej tabeli, drugie zapytanie odczytuje z tabeli z historią inserty i tutaj operację delete. Tak więc dostajemy po prostu więcej informacji. Dokonam pewnych zmian. Dwie odrębne transakcje, tak, auto-commit mode, po to, żeby sprawdzić, tutaj na pewno ta stawka została zwiększona dla tych dwóch osób, dla identyfikatorze 1 i 2, a ja przejdę od razu do tabeli z historią, żeby pokazać wam, że w tabeli z historią w końcu pojawiła się jakaś informacja, tak, bo wcześniej ta tabela była pusta, bo tylko wstawiałem dane. A teraz potem, jak już zmieniłem wiersz o identyfikatorze 1 i o identyfikatorze 2, no to znajdziemy tutaj takie informacje. Tą poprzednią postać wierszy, czyli zawartość wszystkich kolumn, łącznie z poprzednią stawką, no informacje o transakcji, która dokonała tych zmian. Jeśli skasuję dane, to analogicznie
w tabeli z historią znajdę ten skasowany wiersz o ID 10. O ID 10. Widok ledgerowy powie nam dodatkowo, jakie to były rodzaje operacji, czyli mamy tutaj dwukrotnie jedynkę, tak, insert, delete, bo to było tak, są odwzorowane, jak wspomniałem, operacje modyfikacji, update'u i kasowanie wiersza. Gdybyśmy spróbowali wykonać truncate table, to dostaniemy błąd, ta operacja nie jest wspierana, mówiłem to wcześniej, prezentując slajdy. No i ten obiekt systemowy sys database ledger transactions, który pozwala nam skojarzyć identyfikatory transakcji, które widzieliście w tabeli z historią, z czasem wykonania, zatwierdzenia tej transakcji de facto i z nazwą użytkownika loginu, w ramach którego, nie tyle który wykonał tę pracę, tylko w kontekście którego ta praca została wykonana. Tak. Chodzi o... Nie są, tak, to nie jest ciągła numeracja, czyli można przyjąć, że te transakcje, które są tutaj rejestrowane, tak, że ten identyfikator transakcji obejmuje też innego rodzaju operacje, więc nie bazujemy na tej kolejności, ale tutaj będą, zawarte są wszystkie modyfikacje w ramach tej bazy danych, a więc jeśli mamy więcej tabel ledgerowych, to tu znajdziemy informacje o transakcjach z tych różnych tabel. W tym momencie mamy tylko jedną tabelę, a mimo to, jak widać, ta kolejność nie jest ciągła faktycznie. No i teraz kasuję tą tabelę. Już kasuję po raz drugi, pamiętacie? Wcześniej ją kasowałem, bo mi się nie podobała nazwa tabeli z historią. A tak naprawdę tutaj w Management Studio też już nie zobaczę tej tabeli, ale jak sprawdzę wszystkie tabele, które mają gdzieś w nazwie employee, a nie zaczynają się od employee, to się okazuje, że w tej bazie danych jest taka tabela jak MS SQL Dropped Ledger Table czy Dropped Ledger History. Tak? Czyli są takie tabele, w SysTables to jest ta ostatnia kolumna, którą wcześniej pokazywałem, East Dropped Ledger Table 1, czyli jesteśmy w stanie tak zlokalizować te skasowane tabele, odczytać z nich dane, więc to nie jest sposób na... To nie jest sposób jakby na obejście tego braku możliwości modyfikacji czy kasowania wierszy. Samo skasowanie tabeli też nam nie pomoże. I nie jesteśmy w stanie tego wyczyścić. Nie ma operacji clean up ledger, tables czy coś takiego. To nam gwarantuje ten mechanizm, że te tabele po prostu pozostaną w tej bazie danych. A więc mamy pomysł na bazę, z której będziemy często tworzyć i kasować tabele, no to musimy się liczyć z tym, oszacować właśnie ten rozmiar, który ta baza danych będzie miała większy w wyniku tego, że te dane tutaj będą. Już patrzę na czas, ja jeszcze krótko opowiem na temat tabel append only, tu tylko różnice i opowiem, co w tych pozostałych skryptach, do których zachęcam do ich wykonania. Tabele append only, czyli bardzo podobna składnia, widzieliście ją na slajdzie, tylko dodaję append only on. Taka tabela nie będzie miała tabeli z historią, no bo tu nie ma czego zmieniać. Tu mogę dodawać wiersze. Tak jak tu, dodaję trzy rekordy, employee bonus, czyli historia jakiejś premii, zakładam, że ktoś nie chce przekonywać historii i mówić, że jednak ktoś dostał inną premię niż. I dlatego sprawdzamy to, co się znajduje w tej tabeli. Możemy sobie oczywiście sprawdzić ledger start transaction ID, ale tylko start, no bo nie ma stop, bo ten wiersz nie przestanie istnieć w tej tabeli. Mogę dodać kolejny wiersz, a wtedy, kiedy spróbuję... te wiersze zmodyfikować, może przejdę do instrukcji modyfikującej od razu, gdzieś ją dopominałem. Widzicie, w pośpiechu odczyt danych, ustawienie kolejnego wiersza. Tutaj mamy widok ledgerowy, który pokazuje nam też mniej interesujące informacje w tym przypadku. Jest to operacja update. A gdybym próbował zmienić któryś z tych wierszy, to otrzymałem komunikat, że tego typu operacja nie jest wspierana. Podobnie jak delete, tak? Na tych tabelach operacji delete i update wykonywać nie można, a truncate jest zablokowany, widzieliśmy, więc wszystko się zgadza. Tabela, ostatnia część, oddaję głos Michałowi. Baza danych ledger to taka, którą utworzymy z opcją with ledger on. I tyle. W tym momencie ta baza danych na liście, ta baza danych będzie zawierała, coś się popsuło, ta baza danych będzie zawierała tylko tabele ledgerowe. To komputer Michała, więc pozwolę mu rozwiązać ten problem, anuluję to okno z połączeniem, nie wiem, co się wydarzyło, to nie ja. No i w tego typu tabelach, w tego typu bazach danych możecie tworzyć tabele ledgerowe, domyślnie update table,
ale nie uda się utworzyć tabeli, w której wpisalibyście ledger off. To wszystko, jeżeli chodzi o część dotyczącą tabel ledgerowych. Słucham? Można przejść na wszystkie ledgerowe, to znaczy możemy włączyć ten mechanizm dla pozostałych tabel, tylko jeżeli na pewno nie potrzebujemy, jaki ma negatywny, nie włączałbym tego mechanizmu dla wszystkich tabel, tam gdzie nie widzę potrzeby, żeby upewniać się, że nikt nie dokonał zmian, że nie jest to dla mnie tak krytycznie ważne, nie włączę tego dlatego, ponieważ wiem, że cała ta historia będzie zapisywana i będzie tylko w nieskończoność powiększać moją bazę danych. Czyli ja nie widzę potencjału w tym, że ta historia jest zapisywana, a ten mechanizm zacznie być dla mnie problemem to, że nie mogę tej historii skasować. Jeżeli już chciałbym tylko zapisywać historię tego, co się zmieniło, ale chciałbym czyścić te dane, bo zależy mi na objętości bazy, to wybrałbym ten ProTables. A tutaj to, kiedy interesuje nas właśnie, że nikt tej historii nie skasuje. Nie, nie ma to wpływu na backup restore. Ja już oddam głos Michałowi, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, zapraszam po sesji albo na przerwie jestem. Oczywiście jesteśmy do końca konferencji, więc pozostawiam dalszą część Michała. Dzięki bardzo. Jeszcze taka jedna rzecz względem tego, co Tomek też wspominał. Pamiętajcie o tym, że jeżeli patrzymy przez pryzmat bezpieczeństwa, to bezpieczeństwo, po jednej stronie mamy bezpieczeństwo, a po drugiej mamy użyteczność naszej bazy. Bo jeżeli popatrzycie sobie na systemy, które są super bezpieczne, no to żeby do tych super bezpiecznych systemów się dostać, to potrzebujemy mieć kilka czy kilkanaście poziomów zabezpieczeń. Trochę żartobliwie mówiąc, najbezpieczniejszy serwer to jest taki, który jest odłączony od zasilania, odłączony od internetu, zakopany gdzieś, czy włożony do sejfu, zakopany gdzieś głęboko pod ziemią. Wtedy mamy bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o użyteczność, gdzieś trzeba ten balans znaleźć i to nie tylko z takimi usługami, jak Tomek wspominał właśnie odnośnie Ledgera. Dobrze by było, żeby było jakieś uzasadnienie biznesowe, że potrzebujemy z tego skorzystać i wtedy korzystamy z takiej funkcjonalności. Ale przejdźmy do kolejnych udoskonaleń w zakresie bezpieczeństwa. Tu Tomek się ze mnie śmiał, że zachciało mi się prowadzić sesję w języku polskim i dlatego... To przeze mnie dzisiaj ta sesja w języku polskim. Zazwyczaj, jak może niektórzy z was byli na sesjach Michała w poprzednich latach, to są zawsze sesje po angielsku, a dzisiaj właśnie, że po polsku. Dlatego takie łamańce językowe czasem się pojawiają. O czym będę wspominał? Będę wspominał o uwierzytelnieniu Azure Active Directory. Tu będzie bardzo krótkie wprowadzenie odnośnie usługi Azure Arc, więc jeżeli z tego nie korzystaliście, warto by było, żebyście się z tym zapoznali. Rozwiązanie typu Strict w SQSR 2022, czyli TDS, Tabular Data Stream oraz Transport Layer Security w wersji 1.3. Wsparcie dla certyfikatów PFX, to jest troszeczkę wyszarzone z tego powodu, że ta funkcjonalność już powinna być dawno dostępna, jest w 2022, więc jeżeli korzystaliście kiedykolwiek z certyfikatów, pewnie pamiętacie, że z linii poleceń należało te certyfikaty przekonwertować z jednego formatu do drugiego, po to, aby je można było już później normalnie zaimportować do samego SQL-a, po to, aby to połączenie było bezpieczne. Ulepszenia związane z Always Encrypted, ciekawa funkcjonalność, będę o tym wspominał, co się nowego pojawiło, ale też takie krótkie wprowadzenie odnośnie tych zmian. Nowe granularne wbudowane role serwerowe, czyli kolejne podejście zasady list privileges, czyli jak najmniejszej ilości uprawnień, jeżeli coś nam nie jest potrzebne, abyśmy nie mieli tych dodatkowych uprawnień. I ostatni element związany z dynamic data masking, który też tutaj w kilku rzeczach będzie pomagał. Przejdźmy do uwierzytelnienia Azure Active Directory. To, co chciałbym, żebyście zapamiętali też z tej sesji, to jest to, że mamy taką usługę, która nazywa się Azure Arc, która nam umożliwia zarządzanie instancjami, które są u was w waszej serwerowni. Czyli możemy sobie wyobrazić, że tutaj w tej dolnej części widzicie SQL Server 2022, czyli to jest maszyna wirtualna albo serwer fizyczny, na której zainstalowaliście SQL Server 2022. Jak jest jedna instancja, jedna maszyna, zwykle problemu nie ma, ale wyobraźcie sobie sytuację, gdzie mamy tych maszyn 10, setkę,
1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy. Nagle zarządzanie tymi wszystkimi maszynami może stać się coraz bardziej problematyczne. Też tak jak widzicie po prawej stronie, uwierzytelnienie bez domeny, czyli możecie korzystać z tych rozwiązań bez potrzeby domeny. To często się spotyka w organizacjach, gdzie mamy łączenie firm bądź takie mniejsze firmy, które próbują zacząć z tego skorzystać. Jakie tutaj mamy korzyści? Korzystamy z Azure Active Directory, czyli usługa katalogowa, usługa, która nam umożliwia przeprowadzenie dwóch etapów uwierzytelnienia oraz autoryzacji, czyli sprawdzenia tego, kim jesteście oraz czy macie uprawnienia do poszczególnych zasobów. No i tak to, co możecie zobaczyć, to u góry mamy Azure Active Directory, prawdopodobnie przypuszczacie, że to się znajduje w Azure. W dolnej części mamy SQL Server 2022. Jest potrzebne takie połączenie, taki ARC, już tutaj podpowiadając, usługa, która nam umożliwi skorzystanie z tych funkcjonalności. Żeby to zadziałało, w pierwszej kolejności potrzebujemy zainstalować extension, czyli to jest tak zwane Azure ARC Extension, czyli rozszerzenie. Instalujecie takiego agenta, który będzie dzwonił do, czy komunikował się z Azure Active Directory. Dzięki temu będziecie mogli w drugą stronę z Azure Active Directory przejść do tej maszyny. Tak przy okazji, jeżeli jesteście zainteresowani Azure ARC, to jak poszukacie na YouTubie, to Tomek kilka nagrań na ten temat też opublikował. Jeżeli chodzi o naszą maszynę, do pewnego czasu było dostępne samo rozszerzenie dla maszyny. Teraz pojawiło się rozszerzenie, które jest związane z samym SQL Server. Czyli pobieramy sobie agenta, ten agent się instaluje. W momencie, kiedy mamy ten agent jest zainstalowany, poprzez portal azurowy możecie dodać login, który znajduje się w Azure Active Directory i on będzie mógł już korzystać, będzie mógł się podłączyć do SQL Server 2022. Oczywiście login to nie jest złe rozwiązanie, ale jest lepsze rozwiązanie i tym lepszym rozwiązaniem jest, jakie rozwiązanie? Ktoś ma jakiś pomysł? Mamy loginy i blisko, ale ja tutaj myślę bardziej o grupach, czyli tworzymy sobie grupę i dodajemy sobie całą grupę do naszej instancji, dzięki temu nie musimy zarządzać poszczególnymi użytkownikami. Mamy możliwość skorzystania z grup dynamicznych. Bardzo polecam zapoznanie się coś, co się nazywa Dynamic Groups w Azure Active Directory, czyli na podstawie pewnych parametrów, takich jak stanowisko, lokalizacja, możemy być dodawani bądź usuwani z poszczególnych grup. SQL Server będzie miał łączność z Azure Active Directory, a przez to, że ma łączność z Azure Active Directory, możemy skorzystać z czegoś, co się nazywa MFA, czyli uwierzytelnienie wieloskładnikowe. Mieliście może do czynienia z uwierzytelnieniem wieloskładnikowym? To tak prosiłbym rękę do góry. Okej, miałem nadzieję, że wszyscy podniosą rękę do góry. Pamiętajcie o tym, że hasło, użytkownik i hasło to nie jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. Rozwiązania typu passwordless to jest przyszłość, więc jeżeli nie mieliście z tym do czynienia, rekomenduję, abyście to sprawdzili. Tajemniczy akronim RBAC, Role Based Access Control, czyli dostęp na poziomie role, które są dostępne w samym Azure. Pewne dodatkowe jeszcze elementy, ale to już jak będziecie zainteresowani, to na pewno znajdziecie w dokumentacji. Prawy górny róg mamy link, gdzie możecie też więcej informacji na ten temat znaleźć. Jeżeli mamy to zainstalowane, oczywiście mamy możliwość też korzystania czy jeżeli w ogóle mamy Azure Active Directory, mamy możliwość korzystania z tego w rozwiązaniach w chmurze. Tutaj od razu Wam dam znać o tym, że jeżeli byście chcieli przetestować taką instalację, nie będzie to działało w Azure, tam trzeba pewne takie obejście zrobić. Ja to zwykle testuję w taki sposób, że mam Hyper-V u siebie i na tym Hyper-V po prostu testuję takie rzeczy. OK, przejdźmy do kolejnego elementu, Tabular Data Stream oraz Transport Layer Security. Pewnie Wam się to coś kojarzycie to, czyli jak korzystacie z przeglądarki internetowej, wchodzicie na stronę banku, to w lewym górnym rogu patrzycie za takim charakterystycznym kształtem, czyli tej takiej kłódki, wtedy macie pewność, że połączenie jest bezpieczne. Tylko jak popatrzycie na różne rozwiązania, był na początku SSL, później było to ustandaryzowane do TLS-u, były różne wersje tego rozwiązania.
Pierwsze, które było dostępne, czy może pierwsze, to co już jest dostępne od jakiegoś czasu, to jest Tabular Data Stream oraz TLS w wersji 1.2. Takie pytanie do Was. Czy kojarzycie może kiedy TLS 1.2 został wprowadzony? Który to był rok? To było rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu? Teraz? To jest 2008 rok, 15 lat. Pomyślcie sobie o telefonie, z którego korzystaliście 15 lat temu i zobaczcie, jaki macie teraz telefon i to powinno Wam dać znać, jak ta technologia poszła do przodu. Były pewne elementy zaznaczone na czerwono, które nie były szyfrowane. Oczywiście możemy tak skonfigurować, tak możemy wykonać tak zwany hardening naszych maszyn, aby TLS 1.2 nadal był bezpieczny. Jednak są potencjalne luki, które jeżeli nie dopatrzycie wszystkich elementów, mogą być potencjalnie niebezpieczne. Dlatego rekomendowane jest podejście, aby korzystać z rozwiązania 1.3, TLS 1.3. I takie pytanie, wiecie kiedy TLS 1.3 był wprowadzony? Pięć lat temu, więc też nie jest to coś, co się pojawiło dopiero co na rynku, więc tutaj jest to przetestowane, jest to sprawdzone i jest to rekomendowane podejście. Gwiazdka mała, pamiętajcie, użyteczność, bezpieczeństwo. Jeżeli wybieracie bezpieczeństwo, ta użyteczność w pewnych momentach może być lekko ograniczona. Odsyłam do dokumentacji, szczególnie jeżeli korzystacie na przykład z Always Encrypted czy z innych funkcjonalności, które tutaj wymagają pewnej dodatkowej troski, tak bym to ujął. Algorytmy, które są wykorzystywane, nie chciałbym, żebyście się uczyli na pamięć czy pamiętali, jakie te algorytmy są. Bardziej to chodziło o to, żeby pokazać, że te, które są na przykład niebezpieczne, są już niedostępne w TLS 1.3, a najważniejsza jest ta dolny element, czyli w tym dolnym macie wskazanie, że mimo tego, że korzystamy z 1.2, można było wysyłać dane, które były niezaszyfrowane, więc była taka potencjalnie luka, która umożliwiała to, że mimo, że było połączenie, sam proces nawiązania połączenia był bezpieczny, jednak ono było, wysyłało dane niezabezpieczone. To było odnośnie TLS-a. Jeżeli popatrzymy na Always Encrypted, takie pytanie, ktoś korzystał z Always Encrypted? Ręka do góry. OK. Funkcjonalność, która umożliwia Wam szyfrowanie danych. Jeżeli popatrzycie w prawy górny róg, to w prawym górnym rogu zobaczycie aplikację, która korzysta z biblioteki i ta biblioteka szyfruje te dane. Te dane są wysyłane poprzez sieć i są zapisywane w bazie w postaci zaszyfrowanej. Jednak jeżeli są dane zaszyfrowane, to na przykład założenie indeksu, czy jakieś operacje związane, czy to z lajkiem, czy inem, czy distinctem, były dosyć problematyczne. W 2017 było wprowadzone, w 2019 zostało wprowadzone Secure Enclave, czyli taki bezpieczny rejon pamięci, gdzie te dane mogły być sortowane. W 2022 zostało dodane dodatkowe elementy typu złączenia, order by oraz group by. Więc jeżeli korzystacie z Always Encrypted bądź przymierzacie się do skorzystania z Always Encrypted, rekomendacja, abyście popatrzyli w pierwszej kolejności na 2022. O Azure to nawet nie będę wspominał, bo tam ta funkcjonalność jest zawsze dostępna dużo wcześniej niż w rozwiązaniach on-premisowych. Jeżeli chodzi o wbudowane role serwerowe, podejście list privileges, czyli jak najmniejszej ilości uprawnień, po to, aby nie nadawać zbyt dużych uprawnień, zostały dodane dodatkowe elementy, które nam umożliwiają sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa czy poziomu wydajności. Coś, co czasem było problematyczne, jeżeli chcemy monitorować bazę, no najlepszym rozwiązaniem było nadanie SA, no to wtedy wszystko działa, no ale dział bezpieczeństwa nie do końca był z tego zadowolony. Te blogi i te linki będą wszystkie dostępne, więc jak najbardziej zachęcam do sprawdzenia tego. Andreas Wolter bardzo, bardzo ciekawie opisuje te elementy, które zostały tam wprowadzone.
Ciąg następny tych wbudowanych ról serwerowych, tutaj analogicznie rzeczy związane z usługami kryptograficznymi. Jeżeli chodzi o Dynamic Data Masking, w Dynamic Data Masking mieliśmy polecenie maskowania oraz odmaskowania danych, czyli na przykład zamieniamy e-maile na gwiazdki, czy ukrywamy wartość wynagrodzenia osób w naszej organizacji. Jednak to polecenie unmask było tylko na poziomie podmiotu bazy danych. Teraz mamy możliwość nadawania bardzo granularnego, czyli tak jak pamiętacie, te kolejne poziomy, czy to baza danych, czy to będzie schemat, tabela, czy poszczególne kolumny. Więc tutaj już jest dużo łatwiej nadać komuś uprawnienia, czy nadać uprawnienia unmask na poziomie na przykład poszczególnego schematu, po to, aby dane z innego schematu były, aby dane z innego schematu nie były widoczne. Odnośnie Azure Active Directory, krótkie demo, tak spoglądam na czas i jak to zwykle bywa z czasem, jest go mało. Demo, które tutaj mam nagrane, jest związane z Azure Arc, więc ja sobie pozwolę je uruchomić. To, co tutaj konfiguruję, to konfiguruję usługę Azure Arc, która za moment będzie tutaj podświetlona. Czyli to jest ten łącznik pomiędzy waszą serwerownią a chmurą. Będę instalował rozwiązanie, które będzie komunikowało się pomiędzy jednym a drugim serwerem. Po lewej stronie widzicie, że jest zakładka związana z SQL Server. Na tą chwilę nie mam żadnych SQL Server tam dodanych. Będę sobie to dodawał. Mam możliwość czy skorzystania ze skryptu PowerShellowego, czy pobrania odpowiednich plików. Ja tutaj, korzystając z tego, że nie mamy za dużo czasu, pozwolę sobie przewinąć w kolejną sekcję. Wskazuję, gdzie nasz serwer będzie, gdzie będzie nas wykorzystywany, jaki mamy typ licencji. Jeżeli te wszystkie elementy będą podane, możemy z tego skorzystać. Typ licencji, dlatego że mamy w Azure możliwość płacenia za licencje w momencie, kiedy z nich korzystamy, czyli i mamy te stare licencje, ale też licencje pay as you go. Tak jak widzicie, gotowy skrypt, który tutaj jest dostępny. W tym skrypcie są zawarte pewne zmienne, które identyfikują czy moją subskrypcję, czy mój tenant, czyli po polsku dzierżawę. Dzięki temu ten serwer będzie wiedział, gdzie się ma podłączyć do samego Azure. Element związany ze skryptem PowerShellowym, który będzie wykonywany. Jak widzicie, to jest dosyć automatyczne. Ten skrypt chwilkę się wykonuje. Ja tutaj troszeczkę to przyspieszę. W momencie, kiedy zostanie wykonane, będziecie proszeni o zalogowanie się do portalu Azure. Po co to jest potrzebne? Ten serwer, który łączy się z Azure, został podłączony, łączy się tam, ale on nie wie, w kontekście jakiego użytkownika ma się podłączyć. Więc tutaj wskazujecie klucz, który będzie, czy kod, który będzie wykorzystywany. Dzięki temu konto jest do niego przypisane. Przez to, że jest przypisane konto, od razu będzie dodany do naszego Azure Arc. Tak jak widzicie, jest informacja, że może to chwilę potrwać. Zostawiłem to z tego powodu, abyście wiedzieli, że po instalacji nadal może to nie być jeszcze widoczne. W moim przypadku dosyć szybko to było dostępne. Jeżeli przejdę do wszystkich zasobów, które są widoczne, zobaczycie, że w tych zasobach będę miał i samą maszynę, ale też instancje, które były wykryte. To, co będzie zaznaczone na czerwono, to jest serwer, a to, co zaznaczone na zielono, to będą dwie instancje. Czyli mam instancję 2019 oraz instancję 2022, które zostały wykryte i zostały zinwentaryzowane, czyli sprawdzone, co tam na tych instancjach jest dostępne. Kolejnym krokiem, tutaj o tym, że to chwilę może potrwać, kolejnym krokiem jest to, że chciałbym dodać mojego użytkownika z Azure Active Directory, aby on mógł się podłączyć do tej instancji SQL-owej. Wskazuję Azure Active Directory, jak widzicie, na tą chwilę mam none. Wskazuję mojego administratora, czyli za chwilę wpiszę tutaj system administrator, który będzie mógł z tego skorzystać. Przewijając troszeczkę do przodu, tutaj jeszcze dwa słowa. Korzystam z certyfikatu. Jeżeli korzystaliście kiedyś wcześniej z
mirroringu na przykład, to tam była możliwość zestawienia połączenia albo korzystając z domeny, albo z certyfikatów. Ja tutaj korzystam z certyfikatów, czyli potrzebuję też na przykład rozwiązania typu Azure Key Vault. Jeżeli zostanie to skonfigurowane, do kilku minut powinno być to dostępne. Przewinę troszeczkę do przodu i powinno być widoczne, że jestem w stanie podłączyć się do tej maszyny. Element, który tutaj jest inny, to w Server Principals mamy typ E, który nam mówi o tym, że jest to zewnętrzny użytkownik. Korzystam z Azure Active Directory, wskazuję mojego użytkownika, wybieram opcję Connect, czyli mam tego mojego admina, wybieram Connect i po chwili powinienem się podłączyć do tej instancji. Wprowadzam hasło, potwierdzam swoją tożsamość korzystając z aplikacji autentykatora i w tym momencie jestem podłączony. Czyli widzicie w węźle po lewej stronie w Management Studio jest to dostępne. I ostatni element, korzystanie z grup, to co jest najbardziej rekomendowane. Mam utworzoną grupę, która się nazywa SQL Server DBA, to jest grupa dynamiczna. W tej grupie dynamicznej mam dodane swoje konto prywatne, czyli to konto hotmailowe. I tak jak widzicie, jest to typ X, czyli External Group, korzystając z SQL Server DBAs. To co będę próbował, to będę próbował skorzystać ponownie z Azure Active Directory, tylko korzystam ze swojego konta prywatnego, wybieram Connect i tutaj przy okazji też korzystam z serverlessa. Nie mam w ogóle hasła do mojego konta prywatnego. Moja aplikacja Autentykator uwierzytelnia mnie, czy mam dostęp, czy nie mam dostępu. I tak jak widzicie, udało mi się podłączyć korzystając z konta prywatnego. Ostatnia informacja związana z Microsoft Build. Microsoft Build będzie 23-25 maja. Bardzo Was zachęcam, żebyście się zarejestrowali na tą konferencję. Można skorzystać z online. Będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z platformą danych, więc na pewno znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Jesteśmy dokładnie na końcu sesji, jeżeli chodzi o czas. Mamy tutaj krótkie podsumowanie o tych rzeczach, o których wspominaliśmy, ale też mamy pytania. Pozwólcie, że pytania przeniesiemy już poza nagranie. I jeżeli tylko macie jakiekolwiek pytania, to zapraszamy, czy tutaj, czy jeszcze dzisiaj, czy jutro. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, będziemy dostępni. Na korytarzach. Dokładnie tak. Hali Stulecia, właściwie Centrum Konferencyjnego Hali Stulecia. Czyli będziemy. Tak jest. Ja mam jedno pytanie od uczestnika online. Czy możemy jeszcze szybko? Jak najbardziej. Do Tomka jest pytanie, czy możliwe jest dodanie obsługi Ledger do istniejącej już tabeli wypełnionej danymi? Nie jestem pewien. Chyba wydaje mi się, że bezpośrednio nie. Musimy zmigrować te dane do tabeli Ledgerowej, ale sprawdzę, jeśli jest to pytanie gdzieś dostępne, to postaram się tam odpowiedzieć. Dzisiaj na pewno. Okej, okay, bardzo dziękujemy. Nie chcemy Was trzymać, bo wiemy, że przed nami jest obiad, więc to najważniejszy punkt dnia. Więc bardzo Wam dziękujemy za to, że przyszliście na naszą sesję. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego dowiedzieliście się, ale też jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to będziemy dostępni, więc po prostu pytajcie. Udanej dalszej części konferencji. Dziękujemy bardzo.